Na zaproszenie działaczy Polski 2050 Łuków odwiedziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Chcemy się zapoznać z pracą pani minister. Do tej pory żeśmy się znali jako na poziomie takim społecznym, a teraz chcemy się dowiedzieć, jak funkcjonuje pani minister w rządzie. Mam nadzieję, że pani minister powie nam, w jaki sposób będzie funkcjonowała polityka regionalna dotycząca bezpośrednio samorządu. To spotkanie nawiązuje do kampanii samorządowej, w której bierzemy czynny udział i zapraszamy 7 kwietnia do głosowania. Jestem tutaj, żeby się spotkać z ludźmi, porozmawiać, usłyszeć, jakie są problemy, wyzwania, możliwości tutaj regionu, bo dla mnie to też jest bardzo ważne, żeby nie tylko w Warszawie, w ministerstwie siedzieć i przekładać papiery, tylko żeby rozmawiać z ludźmi i słyszeć, jak programy unijne, programy rządowe, rozwojowe, bo to też jest Ministerstwo Polityki Regionalnej, na ile trafiają w potrzeby ludności, na ile się mijają z tymi potrzebami i po to tutaj jestem, żeby usłyszeć. Polityka regionalna nie ma barw politycznych, jest dobry projekt, jest potrzeba mieszkańców, jest wsparcie i naprawdę te praktyki, które selekcjonowały wsparcie pod kątem barw politycznych, są w przeszłości, w każdym razie z poziomu rządowego na dzisiaj. Pani minister udzieliła wsparcia kandydatom trzeciej drogi. Reprezentuję Polskę 2050, wspieram kandydatki i kandydatów Polski 2050 i trzeciej drogi i ogólnie jestem przekonana, że naprawdę głos oddany na trzecią drogę to jest dobry głos. Mamy za sobą wybory parlamentarne, które wszyscy bardzo emocjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem polscy obywatele podeszli i wspaniale. I jest takie zagrożenie, że już ludzie zmęczeni, troszkę wyczerpani emocjonalnie po jednych wyborach, uznają, że te kolejne nie są ważne. Samorządowe są super ważne, sprawy ludzi najbliżej, takie dotyczące codziennego życia są właśnie w samorządach. Głosujmy. Ja oczywiście pójdę głosować. Moje dzieci już, bo mam niepełnoletnie i pełnoletnie, te pełnoletnie też pójdą głosować i wszystkich zachęcam, żeby głosowali.